dobrze, także dziś przemierzamy Beskid Węgierski trasą z Przełęczy Salmopolskiej do Przełęczy Karkoszczonka. Kasia mówi, że trochę się nudzi na trasie, bo nic się tu nie dzieje, żadnych wejść, żadnych zejść, tylko las, prosta droga i zero widoków dookoła. No ale zobaczymy dalej. Jest, jest, wreszcie jest jakaś prześwitka. Jagodowe pole. Jagodowy stok i widok na wschodni Beskid Śląski. Po drugiej stronie Skrzyczne, Malinowska, a my po drugiej stronie. 10 minut do Kotarza i godzina 45 do Przełęczy. Jemy! Pierwszy przystanek Kotarz. Mamy tu grill bar i widok na dolinę. W dali widać zjazdy narciarsko-saneczkowe z Małego Skrzycznego. Te wyrębinki jasne. Pałeczku i idziemy dalej. Dlatego dochodzimy do wniosku, że Kotarz to jest najładniejszy szczyt tutaj w tych okolicach. Jest to szczyt, ale najładniejszy, ładniejszy. Ma lepszy klimat, ciekawszy klimat i ma dobrą energię przede wszystkim. I jest górski, bo tamte pozostałe w jakiś dziwny sposób tego klimatu nie mają. Prawda? Prawda, Dawid? Tak. Dali masyw Klimczoka, a my dalej Beskidem Śląskim, przepraszam, węgierskim, na wprost. Piękny widok na Skrzyczne, trochę we mgle, bardzo ładne. Jednak są urozmaicenia na trasie. Trzeba było zejść z Kotarza i mamy kolejne wejście na Hyrcze. I to jest 2/3 trasy w tym miejscu tutaj mamy. No, ruszamy dalej. Thank you.
tego miejsca zostaje nam jakieś pół godziny do Karkoszczonki i tam kończymy bieg. A póki co jeszcze trochę widoczków po drodze. Jakiś widok, ale to jest widok na Klimczok, już tam przed nami ten ciemny masyw, ale wiatru od Klimczoka nie ma, powietrze stoi duszno i ciemne chmury na niebie. Kiedyś Stan Borys siedział tu na pieńku i pisał piosenkę, patrząc w tamtą stronę. Zapewne tak było. Będzie ostatnie zejście na dziś do Karkoszczonki. Bo dalej to już jest tylko na Klimczok, ale tam nie idziemy, już byliśmy. I wystarczy. No i jest Karkoszczonka, doszliśmy. No. Żółtym. No to właśnie tym będziemy szli. Tak? Tak. No. Przełęcz. Przełęcz Karkoszczonka. I tu kończymy bieg. Idziemy tam na dół. Idziemy do chaty wuja Toma się stołować normalnie jak państwo. Tak jest nas państwo. Czas na posiłek.